oraz swoje pasje w młodzieżowym chorze teatralnym Elipsa, której celem było uwrażliwianie młodych ludzi na piękno, współdziałanie w grupie, kreatywne myślenie, spontaniczność i umiejętność autoprezentacji. Wspólnie z młodzieżą wystawili kilkanaście spektakli teatralnych, monodramów, m.in. Ptaki, drzewa, wiatr, Przychodzić i odchodzić, Trzy po trzy szczury. Nie tylko dla białskiej publiczności, ale również na ogólnopolskich przeglądach teatralnych. Ta nagroda, o ile mnie pamięć nie myli, przyznawana zawsze jest ludziom za całokształt. Mam nadzieję, że nie za te 40 lat pracy, bo to chyba nie w tym rzecz, że tylko 40 lat pracy, ale za wszelkie jakieś inicjatywy, działania wykraczające poza taki schemat. Tak. Tych podopiecznych trochę było. Taki zawsze był mój cel, żeby nauczyć młodzież samodzielnego myślenia i twórczej pracy w zespole. Zespołowej pracy. Teatr jest sztuką zespołową. I to jest bardzo ważne. No i obcowania też z najlepszą literaturą, taką, która sprawia wielkie problemy, z którą jak się zderzymy czasami nie wiemy jak ją odczytać, jak do tego podejść, porusza jakąś strunę, ale do końca nie wiemy dlaczego. Podczas swojej pracy zawodowej zrealizowała wiele przedsięwzięć i działań z różnych dziedzin plastyki i form przekazu artystycznego, wkładając w to serce i zaangażowanie. Najbardziej realizowała się tworząc kostiumy do spektakli lub teatralnych Gdańskiego Centrum Kultury. Wiele, wiele lat organizowała cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy adresowane dla młodzieży i dzieci, mające na celu przekazywanie pewnych wartości, tradycji, zachowań. No, chyba szczęśliwa, że po 40 latach pracy ktoś docenił moją działalność, może moją pracę w kulturze. 40 lat to było właśnie w bialskiej kulturze tutaj? W jednej, jedynej firmie przez całe 40 lat. Nigdzie się nie ruszałam, tylko instytucja zmieniała nazwę. Nie nazywam siebie krawcową też i nie lubię tego określenia, dlatego że ja nie uczyłam się kroju ani szycia. Znaczy może kiedyś tam coś z wykroju szyłam, natomiast ja nazywam to tworzeniem bardziej niż krawiectwem, dlatego że to są takie przeróbki, doróbki, doszywania, przeszywania, dodawanie, czasami właśnie takie bardziej artystyczne niż takie typowo krawieckie, chociaż zdarzają się od A do Z jakieś tam rzeczy, które szyłam dla teatru, ale takie to są właśnie rzeczy bardziej takie sceniczne, nie do chodzenia na ulicę. Nasze drugie panie, w co nie można uwierzyć, gdy patrz się na takie porywające urodą i wdziękiem dziewczyny, mają 40 lat stażu pracy w bialskiej kulturze. Już w tej chwili możemy to nagrodzić brawami. I o czym wspomniał pan dyrektor, jest to droga oznaczona wielkim zaangażowaniem, wykorzystaniem własnego wspaniałego talentu dla rozwoju potencjału i kulturalnego naszego miasta w ogóle i indywidualnego pań podopiecznych, wdzięcznych kilku pokoleń wychowanków i radości nas, odbiorców spektakli, wystaw, konkursów, nas, miłośników bialskiej kultury. Ta nagroda, mimo że jest nagrodą pierwszego stopnia, tym najdonioślejszym wyróżnieniem, jest nawet skromnym sposobem naszego wyrażenia wam wdzięczności, jest nawet skromnym sposobem naszego powiedzenia dziękuję za te wszystkie wspaniałe lata oddanej, twórczej i wykonywanej z pasją pracy. Jest to nagroda, której patronką jest Anna z Sanguszków-Radziwiłłowa, nasza księżna, która sama zasłynęła jako życzliwy mecenas kultury. Wasza miłość, Panie Boże, raczej prędko! Wasza miłość, dzieci fajne,
trzymaj się aż. No, to ci był hałas, jakby się piekło waliło i naraz cichuśko. No, jak to ma być, tak ich ta cała sztuka, to coś mi się zdaje, że ja w tym pójdę na dobre się urządzę. Pójdziemy na tytle tego Mariaszka! Przyklęta sprawa. Przyspałem te dwie dzielaki. A nie ma...